Pożar mieszkania w centrum Jaworzna miał miejsce dzisiaj w nocy po godzinie 12 na osiedlu Tadeusza Kościuszki przy ulicy Okrężnej. Na szczęście lokatorka w porę się ewakuowała. Po północy otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego. Po przejściu na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się w jednym z mieszkań. Lokatorka, która znajdowała się w pomieszczeniu, ewakuowała się przed naszym przybyciem. Niestety doznała obrażeń, miała poparzenia kończyn dolnych drugiego stopnia. Na miejsce zdarzenia zostało skierowane 4 zastępy, 11 ratowników. Nasze działania polegały na podaniu prądu wody na palące się pomieszczenie, oddymienie pomieszczeń oraz tego budynku, sprawdzenie na obecność gazów pożarowych i na tym akcja się zakończyła. Akcja trwała około 2 godzin, zakończyła się po godzinie 2:30 w nocy. Mieszkanie jest prawdopodobnie do generalnego remontu. Świadczyć może o tym osmolona klatka schodowa oraz drzwi wejściowe do lokalu, a także wybite okno oraz spalone przedmioty pozostawione z tyłu bloku pod oknami. Lokatorce ani innym mieszkańcom na szczęście nic się nie stało, jednakże spalone mieszkanie to z pewnością duży cios dla mieszkanki. Przyczynę wybuchu pożaru ustala policja.